Witam, że myszki z tej strony Trevor, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na modkacji Kate Redux jako Republika Rosyjska. W ostatnim odcinku zdesantowaliśmy się na Japonię, co nie wiem, jaki to był, czy to był dobry wybór, czy nie, ale na pewno. Dlaczego na czerwoną? Friendly Fire Shot Down on North to Target. Jezu, nigdy nie wiem, co to jest. Mamy taki problem, że Japonia jest bardzo dobrze okupaną twierdzą. To, co w międzyczasie robiłem, to oczywiście trochę budowałem i jak zwykle kolej. To, co teraz zacząłem robić w pomiędzy, to budowę statków, polegające na tym, że... statków, portów, polegające na tym, że tutaj po prostu będę stać i jeżeli mnie od tyłu zajdą, to przynajmniej będę mieć port, więc nie będzie problemu, jeżeli stracę ten port. Oczywiście bardzo chętnie bym też chciał więcej mieć tutaj innych rzeczy, ale to, co teraz sobie przygotowałem, to takie mała operacja tutaj, polegająca na tym, że spróbujemy się zdesantować na to. Tak, trzeba wreszcie coś zrobić z tym regionem i to było o wiele prostsze, niż mi się wydawało. Więc naszym planem jest takie, żeby się zdesantować, tylko ci w ogóle nie chcą lecieć. Mamy tutaj wystarczającą liczbę tych wszystkich. Dobra. Zmniejszmy. Jak zmniejszymy, to powinno nam trochę polepszyć sytuację. Okej, więc tak, wy tutaj zostajecie. I wy tutaj zostajecie. I wasza reszta próbuje dołączyć do tego rozkazu i się też zdesantować na to i może się nam uda ich, dzięki temu ich pokonać. Tak. I naszym planem jest to, że może uda nam się wypchnąć te dywizje, które tutaj się okopały. Tak, jest nasz plan. A w międzyczasie, jeżeli jakaś dywizja tutaj przestanie walczyć, to wycofamy się i się nam udało wszystko zrobić. Jej. Tak, i dzięki temu jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy bardzo fajni, ponieważ udało nam się wypchnąć tych Japończyków, którzy stali tutaj od lat. To... no, to było trochę... trochę nawet było mądre z mojej strony, nie powiem, nigdy aż takich operacji nie robię. Teraz dalej będziemy tutaj rozwijać nasze badania, chociaż za bardzo nie wykorzystuję niektórych badań, a to z tego względu, że no, nasz sprzęt nie jest na najwyższym poziomie liczebności. No, by się przydało trochę więcej karabinów, a ogólnie rzecz biorąc, to ja ciągle na przykład tutaj rozbudowuję nasze samoloty. Więc tak, tutaj ja w ogóle nie będę na to patrzeć, ponieważ oni będą co chwila tak powiem, stali i nic robili, tylko pytanie jest takie, skąd wy się tutaj wzięliście? Tak, to jest największe pytanie, skąd wy tutaj się wzięliście i dlaczego się tutaj pojawiliście? Oj. Dlatego trzymamy zapasowe armie. Tutaj niestety, ale właśnie Mongolian Hanet zaatakował resztę świata, co jak możecie się spodziewać, nie jest to zbyt mądre z ich strony, więc teraz dla pewności wysłałem całą naszą armię, jakąkolwiek mieliśmy, więc zachód jest niebroniony, ale za to na wschodzie jest cała nasza armia, więc tak, powoli tutaj powinniśmy sobie wreszcie zajmować się tym. Bardzo fajnie by mi się podobało, gdyby wreszcie jacyś sojusznicy nasi tutaj przypływali, ale oni w głównej mierze tutaj przypływają, żeby zaatakować Antantę. To też byłoby fajne, gdyby Antanta padła, tylko że... Dobra, Antancie nie ma. Tylko że niestety, ale... nawet jeszcze Francji im się nie udało pokonać, więc... to ja będę prosić ich. Okej. Tutaj są dywizje, które mogłyby pójść na to coś,
Dlatego, że tamta część niestety półwyspu jest mega trudna do zdobycia. Mają tam dosyć dużo rzeczy. A nie mają. Myślałem, że mają fort. Okej. Okay. Więc w międzyczasie... Co? Kolej. Tak. Właśnie zauważyłem, że coś tam nie idzie. Więc niech się tutaj buduje kolej. My się jakoś zajmujemy tymi regionami. Okay. Jak to wygląda tutaj? Tutaj po prostu nic się nie dzieje, dlatego że nie mogą popchnąć. Nie mają zaopatrzenia, a jedyne zaopatrzenie z tego portu. Tak naprawdę moglibyśmy wybudować port i dosłownie wtedy dostać zaopatrzenie. To jest mądre nawet. Ale w międzyczasie tutaj popatrzmy sobie, co możemy zrobić. War Propaganda. O, uwielbiam War Propaganda. Bardzo chętnie weźmę. I teraz zaczniemy sobie wreszcie badać Paratroopers. Naprawdę trochę długo nam to zajęło, żeby wreszcie zacząć badać coś, co już w sumie mamy. Więc jak to wygląda tutaj? Nie wygląda to zbyt pięknie. Teraz zaczęliśmy jeszcze flotę robić, co jeszcze mniej nam wspomaga. Może radary zaczniemy produkować. Mamy jeszcze dużo rzeczy, które tak naprawdę powinniśmy robić, ale nie robimy, ale mam taki problem, że wolę już się skupić na tych niż na innych. Okej. No, kolejne wybory. Tylko jest taki problem, że jak to zawsze mówię, coś się po prostu popsuło i mamy tą głupią mechanikę wyborów. No, wielka armia japońska ciągle nas atakuje. Przy tym, że ciągle nas atakuje, powoduje to, że stracili już 1,6 miliona dywizji od nas. A my teraz tutaj mamy... Tak, kolejne. Co tutaj jest nie tak? Punkt zaopatrzenia. To jest najlepsze. Tutaj jest pełne zaopatrzenie. Za mostem nie ma. Tak. Ale jak to wygląda z tym? Budujemy kolej, ale chyba jeszcze trochę potrwa, zanim tutaj dojdzie do tego miejsca. Tak naprawdę nas nie obchodzą desanty. Oni się desantują w głównej mierze na wyspy. A my chcielibyśmy mieć tutaj zaopatrzenie. Okej, Ameryka chyba się już zjednoczyła. To jest czas na zjednoczenie Ameryki? Dziwnie, że nie ma tego eventu. No właśnie jest. No i właśnie cała... Tutaj widzę, że Japonia postanowiła, że tutaj się pojawi. Więc czas wysłać kolejną armię do pomocy. Dlatego się utrzymuje armię tutaj. Nigdy nie wiem, co to jest. Informator One Infantry Askari. No, nawet może być dobry. Askari. To nie sądzę, żeby było coś, co kiedykolwiek... Jak ty dostałeś niby nawet ten trade? Okej, więc niech tutaj się udadzą. Potrzebujemy, żebyś zabezpieczyli granicę. Tutaj widzę, że kolej powstała, ale jak zwykle problem z zaopatrzeniem. No teraz tyle, ile my będziemy punktów zaopatrzenia budować, to naprawdę jest denerwujące. A wybudujmy tutaj port, to powinno przynajmniej szybciej się wybudować niż normalnie. Możemy też w sumie puścić przeciwko tym. A, dobra. Takie... O, zostanie spellmasterem takie. A nie, a jednak nie. dobra, tutaj jakieś badania można porobić. Tutaj nieco obrony. I nieco heroizmu. Okej. Okay. Jak tutaj wygląda z tym? No, przyjęli ten miejsce, gdzie budowaliśmy, ale no mamy taki problem, że się dosyć w brzydkim miejscu pojawili. Dla Mongolii także, ale dla nas w głównej mierze.
Dobra, powoli im w ogóle ekwipunku zaczyna brakować, to dobry znak dla nas. Okej, okay. I nawet się wycofują, to znaczy, że Japonia naprawdę ma problemy. Okej. Okay. Tak, przychodzą tutaj jakieś dywizje sojusznicze. Próbujemy tutaj wejść, tylko że jest taki problem, że niestety, ale jak zwykle musimy iść tak długo, że w ogóle się nie da. No naprawdę, to jest coś takiego, wysłałem tutaj te wszystkie dywizje i nie wiem dlaczego, ale ich jest tutaj mnóstwo. Okej, chyba trzeba przełożyć tą armię, żeby dosłownie była przy Władywostoku, dlatego że prędzej tutaj się pojawią niż w innym miejscu. Mhm. Jaki macie... Wy macie normalny rozkaz. Wy nawet rozkazu nie mieliście. Wysyłamy was tak. Okej. Okay. I teraz nieco problem z zaopatrzeniem się skończył. To co możemy w głównej mierze zrobić, to odesłać te dywizje. Wślemy je tutaj na lotnisko. Ponieważ będą tylko żrały nam zaopatrzenie. Okej. Okay. Co tutaj mamy? Reconnaissance and Sabotage. Nawet fajne. Enemy Division in State will... to jest o wiele lepsze. Jeżeli możemy im zmniejszyć organizację, to jest o wiele lepsze. Fleet Vanguard zrobimy. Coś tutaj jeszcze możemy zrobić? Chyba już nic zbytnio. Dobra, tutaj mamy najlepsze już samoloty, ale musimy jeszcze silniki, resztę zaopatrzenia. I wreszcie się nam udało tutaj. Udało nam się zdobyć. Nice. Udało się zdobyć tą wyspę. Co, nie powiem, wielkim osiągnięciem jest. Teraz jedyne co mamy, to jest problem z tym. Ponieważ to jest kolejny region, który naraża nas ogólnie. Więc musimy się jakoś zająć tym, żeby nie wyszli stąd. Na szczęście nasi sojusznicy nieco tutaj się udali i ogólnie też powiem, nie sądziłem, że kiedykolwiek oni przestaną nas atakować, że to my będziemy atakować ich. Dobra, ty możesz zostać tutaj. Czy my mamy... Nie, nie mamy. Myślałem, że możemy puścić tutaj. No i nie powiem. Trochę to jest taki... satysfakcja czuję, kiedy widzę, że udało nam się ich wypchać. Okej. Okay. Tutaj jest dużo też widzę dywizji obcych krajów. Gdzie tak dużo? No, kilka dywizji jest. Wiecie co? To wygląda obiecująco. Jedna dywizja filipińska to tak... takie trochę jakby darmowe... Wiecie, darmowo można było ich przejąć. Okej. Okay. Wślemy te cztery dywizje tutaj, żeby się... żeby broniły. A... te dywizje możemy też podpiąć pod ten rozkaz. No, walka przez cieśniny nie jest najlepsza. Najbardziej mnie wkurza to, co oni zrobili tutaj. Bo musimy wysyłać własnych ludzi, kiedy tak naprawdę zbytnio nie chcę się... W ogóle to jest śmieszne, że ja... że to jest kolejny raz, kiedy mogę to zrobić. Pokażcie, gdzie jest to miejsce. Tutaj. Wydaje mi się, że dosyć sporo już mamy tutaj tego. To jest chyba jakiś błąd. Ile mamy infrastruktury w tym regionie? 5. Już raczej więcej nie zbudujemy gro. Ale ja potrzebuję więcej fabryk, więc... Jak dają fabryki, to biorę.
Coś tutaj jest. Niezbyt. Może lepsze pociągi byśmy? W ogóle pociągów nie robiliśmy. To mogło być problematyczne, że pociągów nie budowaliśmy. Gdzie są nasze normalne pociągi? Mamy tylko armor train. Nie mamy normalnej. Wow, gdzieś znikły. Okej, okay, możemy sobie teraz zrobić najnowsze samoloty. Nie, nie możemy, ponieważ musimy poczekać na resztę części. Ale tam chyba coś mogliśmy sobie polepszyć, na przykład artylerię. Breakthrough nieco ulepszone, zawsze mile widziane. Okej. Okay. Udało nam się tutaj wypchnąć ich. Gdzie idziecie? Tutaj. Dobra, więc niech tak pójdą. Udało nam się przebić, to jest miłe. I dlaczego jesteśmy gdzieś na... stoimy dosłownie na morzu? Okej. Okay. Możemy tutaj się przebić? Nie, jeżeli nie możemy się przebić, to... mówimy szkoda i mówimy, że tutaj wysyłamy całą prawie naszą armię, bo teraz musimy się gdzieś przepchać. W ogóle czołgów... Często robiłem badania do nich, a w ogóle ich się nie zajmowałem. Trochę żałuję tego. Jak to wygląda tutaj? Myślę, że tego już nie potrzebujemy aż tak dużo. Przydałoby się dosłownie strategic bombers budować. Okej, okay, więc tak, wy dostajecie rozkaz takiego ataku. Co wy macie tutaj? Adopt table. Nice. I dlatego się zostawia trade, bo później można dostać adopt table i winter export. Okej, okay, pytanie jest czy... okej, okay, weszły nasze dywizje. Już się bałem, że po prostu wyjdą. Okej, okay, przyjmijcie to. Wyjdźcie tutaj. Potrzebujemy, żeby tutaj weszli. O, jest. Dlatego też nie lubię cieśnin. To ja będę zawsze powtarzać przy cieśninach. Ciśniny w tej grze, a i po prostu nie potrafi robić linii. I to właśnie tak się kończy. Okej. Dobra. Możecie się nieco tutaj rozejść. Chciałbym, żeby cała armia jednak poszła na główną wyspę. No i dosłownie to jest koniec Japonii. Japonia nie jest zbyt dobrym państwem do walki. Walki na swoim terytorium. Okej. Okay. Paratroopers można zrobić już ostatnie. No, w Mandżurii to my raczej już nic nie zrobimy. Ci to umierają z głodu. Bo tak zostali rozstawieni, ale już nic nie zrobimy z tym. No, myślę, że już w taki sposób możemy pozostawić, bo już... mówiłem, tutaj już nic się nie da innego zrobić, już weszliśmy na główną wyspę. A jak wchodzi się na główną wyspę, to jest koniec. Macie jakiś innych? Nie, to jest tylko Japonia. Dobra. Teraz dosłownie to jest tylko wyścig do Tokio. Możemy nawet zrobić Tokio Drift. O, boom. Jak wygląda Tokio Drift? Mm-hmm. Tutaj jedna dywizja pójdzie. O, jeszcze kawaleria. Zapomniałem, że kawalerię jeszcze mamy w tej armii. Mm-hmm. Okej, okay, możecie się zająć może tymi pustymi miejscami w międzyczasie. Okej. Okay. O, udało nam się wreszcie to usunąć po tylu latach. W 44 roku. Okej. Okay. Dajemy kolejne. Wyprzyjmijcie tą prowincję. Pomyślcie sobie jeszcze, że zdobędę flotę japońską. To dosłownie. Jeszcze do tego. Okej. Okay. Już prawie przy Tokio jesteśmy.
Tokyo Drift. No ja mówię, Tokyo Drift już leci do tego. Teraz tylko zrobimy takie małe mikro. Małe mikro. Śmiesznie to zabrzmiało. Ale takie po prostu, żeby przyspieszyć się nieco. To. Teraz tutaj i powiem szczerze. Aż dziwne, że jeszcze nie padli, gdzie mają stolicę na górze. A no, aż dziwne. Wystarczy jeszcze jeden punkt zwycięstwa. Możemy pójść do Niigaty. Albo po prostu pójdziemy, tak chyba będzie szybciej. Mają tutaj dużo punktów zwycięstwa powyżej dziesiątki, więc to akurat jest mile widziane w państwie. Podoba mi się, jak zrobili tą wielką zmianę z widocznością, że jak są takie pojedyncze, to nie widać ich z daleka, ale widać za to z daleka od te, ale później się oddala i się... To taka mała rzecz, ale bardzo przyjemna w widoku. Jak się tak patrzy na to. Jeszcze nie padli? Ile Tokio miało? Tokio miało 50, wow, no to nie, mogli nie paść jeszcze przy tym. My powinniśmy jednak wysłać tutaj jakąś dywizję, żeby tak poszła do przodu. Tutaj wszystko jest, możemy wracać do tego, albo nie. Pójdźmy do samolotów i trochę poróbmy takiego. To jest tak strasznie do przodu, a tak naprawdę to jest tylko jeden rok do przodu. Okej, okay, bombę. Bombem! Okej, okay, jak to wygląda z samolotami? Samoloty możemy wysłać w sumie tutaj. Będą mieli większy zasięg. O, tam jakieś transportowce wysłałem przez przypadek. Dobra, tutaj się powoli zajmujemy tym, ale główny problem jest to, że oni mają tutaj wyspę. Ale już koniec. Uuu, 2000 prawie. Nice. Okej, okay. Więc tak. Flotę bierzemy. Flota japońska kosztuje 2000. Reszta flot kosztuje tak sobie. I co bierzemy? No, bierzemy oczywiście Japonię całość. Coś na pewno? Zobaczymy. Więc tak, na pewno tutaj bierzemy główne wyspy. Pomyślę, że tamten desant na samym początku. W ogóle też na Kamczatce byli, ale ja jakoś nie zwracam uwagi. Jeszcze zobaczymy, co z tym zrobimy. Okej. Okay. Bierzemy. Tutaj mają jakaś komuna. To możemy oddać Niemcom. Bo realnie rzecz biorąc, mnie to nie obchodzi. Syjam też możemy oddać. Miasta możemy my wziąć w sumie. Albo jeżeli będą jakieś, tam zapewne są jakieś Chiny. Więc Chiny mogłyby wziąć. Filipiny, my weźmiemy Filipiny. Dlaczego mamy oddawać Filipiny? Nie ma jakichś takich sensu, żeby oddawać miasta. No to mówię, że mam jeszcze Shangqiong. To jest u mnie, to jest tak naprawdę główna siła chińska, ten Shangqiong. Nie widzę. O, jest. Shang... Nie, to jest Shangqing Tiangu. Okej, więc macie wyspy. Możecie to wziąć. Jeżeli mnie polubicie bardziej. Tak naprawdę większość wysep... No to Niemcy mogą wziąć. To jest... Wyspy to nie są jakieś takie mega ważne. To może jednak my weźmiemy. Czekajcie, my chyba teraz bierzemy. Więc Niemcy tu. My to. I co zostało? Tajwan. A, Tajwan został. Gdzie jest tamci? Damy to Chińczykom. Chyba nie mają korów, ale... nie mają korów, ale... Albo możemy wziąć Tajwan i wyzwolić jako własne państwo. O, to byłoby lepsze. Okej, okay, to. I koniec wojny. Wow. Trochę nam to zajęło, tylko jest taki problem. Mieliśmy po tym zacząć robić inne rzeczy, tylko że jesteśmy w wojnie teraz z tymi. Tak. Z tym wszystkim jesteśmy teraz w wojnie. O, tutaj nawet się, to się desantowało. A, on nie desantował, to oni tam byli zawsze. No więc teraz mamy taki problem.
Mają Quislinga. Wow. Nie spodziewałem się tego. Więc tak, możemy zacząć próbować coś z Kanadą robić, kiedy mamy teraz wielką flotę. W sumie w skrócie tyle. Ja teraz muszę sobie pogarniać te wszystkie pozostałe rzeczy, takie pomniejsze. Nadal przez to, że jesteśmy w wojnie, no to jest problem. Nie mamy już tego... Mieliśmy taką jedną ideę tutaj. A nie, to nam usuwało. A my w ogóle tej idei już nie mieliśmy, więc to nawet nie miało sensu. Więc teraz jedyne, co możemy zrobić... Wait. Yuan click? Wy jesteście marionetką? Czy... Nie, na pewno wam nie oddawałem tego. Chyba musieli oddać. Zobaczymy, co się wydarzy. W ogóle mamy ten sam kolor, co tamte Niemcy. Okej, okay, więc tak. My jedyne połączenie mamy najbliższe do Australii. Więc myślę, że to wykorzystamy i będziemy się dostosować na Australię. Winter Experta możemy tobie dać. Nadal się zastanawiam, o co chodzi z tym. Skąd on dostał to? No i co? Mamy tutaj jakieś wolne jednostki, które tam nam zostały. Możemy do tego wysłać w sumie. No i musimy trochę poczekać. Najpierw niech się tutaj zaczyna. Więc tak, wyzwalamy Koreę oczywiście. Oni mają też podobny kolor do nas. Oseon Kingdom. Należy to się im. Filipiny. Też wyzwalamy Filipiny. Tak, tutaj teraz inny gość rządzi. A Japonia. No to też Japonię wyzwalamy. Co się stało? I teraz mają tego gościa. Zawsze mnie śmieszy ten gość, jak się pojawia. Okej. Okay. A, nie mogliśmy Tajwanu. Tajwan został oddany Japonii. Więc tak się to kończy. Dosłownie. To wszystko z... tego i teraz jedyne, co możemy robić, to spróbować się desantować dalej. Tak. Takie nasze życie! W ogóle oni mają stolicę. Zauważyłem, że mają teraz stolicę Portugalia tutaj. Australia tutaj się trochę zdesantowała na sam koniec. Ale myślę, że już tutaj nie mamy zbytnio wrogów. Odeślę ich do... na główne. I wszystkie w sumie armie, które mam, takie dodatkowe armie, które tak naprawdę uważam, że już nie powinienem z ich korzystać, to ja wyślę ich z powrotem do Rosji. Tak naprawdę tą dwójką będziemy działać. Na razie się rozstawcie w Korei, bo to jest jedyne państwo, które jest tak uprzemysłowione. Czekaj, czy Korea nadal ma ten... Nie, ma... usunęło mi się. No, myślałem, że może będzie taki błąd, ale ewidentnie nie jest. Więc niech tutaj się wszyscy wrócą. Okay, this will switch you from your current nation to the puppet Japan. The future of Japan is... Okej. Okay. Wygląda na to, że... Wygląda na to, że oni mają jakieś nowe drzewko? O, tak, mają. No, jakieś tutaj się zrobiło drzewko. Teraz związane z tym, że są pod okupacją. Wiecie, nie jest tak źle. Tylko, że to wasza wina, że tak dużo osób chcieliście, żeby umarło. Tutaj Niemcy się sobie jakoś radzą. Jakiś gość... O, dlaczego facet przypominał złotą rybkę? Dobra, więc tak, po pierwsze odzyskaliśmy Kamczatkę, więc możemy zrobić ten cel narodowy. A dalej musimy teraz coś porobić z tymi wszystkimi rzeczami.
głównej mierze to, co myślę, żeby teraz zrobić, to żeby zdobyć ten port dosłownie. Dlaczego to jest w różnych miejscach? Głównym powodem, dlaczego chcę to zrobić, to jest to, że wydaje mi się, że oni są w miarę na dobrej pozycji, żeby później się desantować. Okej, część tutaj posiłujemy. Powiem wam szczerze, po tym jak to zmienili, ja tak naprawdę jestem szczęśliwy. To jest o wiele prostszy system niż wcześniej, jak to było. Bo wcześniej to naprawdę ten system był dziwny. Czekajcie, bo to jest inna wyspa? O mój Boże. To jest inna wyspa. Jest to jedna wyspa. Dobra. Spróbujmy od tak. Możemy jeszcze zrobić ten Narwhal Inversion z tym. W ogóle ciągle zapominam o tym, a to jest tak naprawdę najlepsza rzecz na świecie. Ten Narwhal Inversion z portem, tylko jest taki problem, że musimy teraz wybudować ten port. A żeby go wybudować, to musimy go wybadać. Mamy tutaj 16, a żeby wybadać... Ciekawe. On jest tutaj. No to nie, to trochę co zajmie, więc zajmiemy się w takim razie inny sposób. Normalnie desantujemy się. I teraz tak, czas na flotę. Ho, ho, ho. Więc tak, mają dwa niszczyciele. Mają 33 łodzie podmuchane, wow. Tak. Będziemy kraść im flotę, ponieważ to jest jedyna rzecz, która nam została dosłownie. Teraz branie tych flot to jest jedyna rzecz, którą można robić. Okej, co tutaj mamy? Mamy trochę łodzi podwodnych plus fajne rzeczy typu niszczyciele. Mamy kolejną flotę niszczycieli. A tutaj mamy taką mieszaną. O, facet nawet ma jakiś tam trade do odebrania. Tak, wszystkim wybrało ten sam portret. Okej. Tak, to jest ten nowe drzewko trade'ów. Raczej by nie zmienił. Chociaż nie, tam są jakieś tagi. Okej, znowu powstał ten front? Nie wiem. Właśnie nie wiem, co się stało. Wyzwolili tutaj Chiny, Japończycy. Ciekawe. Okej, coś się dzieje na świecie. Dziwne rzeczy się dzieją na świecie, jeżeli dostają lagi. Coś z Chinami wydawało mi się. No teraz Mongołowie, jak już nie mają tego problemu z Japończykami, to raczej mało jest tutaj prawdopodobne, żeby coś już innego było. To, co bym chciał, żeby ten region był patrolowany. Tutaj możemy Strike Force dać. Możemy wyłączyć te wszystkie regiony niepotrzebne. A tutaj Convoy Raiding. No, aż tak dużo tych łodzi podwodnych to nie mamy, ale powinno nam się w pewnym momencie przywrócić nasza potężna armia. Ile to jest? Nie 70 dni, bo to jest w sumie maksimum, jakie możemy zrobić obecnie. Dobra, więc tutaj zróbmy to do tych łodzi. A tutaj możemy coś już porobić? Nie, niezbyt. I też jakoś... tutaj tylko tak lekko możemy zrobić. Może już ciężkie zaczniemy badać, żeby przygotowywać się. Tam trochę nam zostało do ciężkiego działa, ale nie wiem, czy to jest aż takie ważne, gdybyśmy mieli ciężkie działo.
Możemy ulepszyć znowu karabiny. I tyle. W ogóle teraz nasza produkcja tych transport planeów jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Dobra, jak to wygląda z tym? No, część płynie, o, właśnie się zdesantowali. Chciałem w sumie to zrobić to samego. Okej, w takim razie jeszcze tu. I jakiś port tutaj macie. Okej. Tylko tak możemy się zdesantować. Tutaj mają jakąś flotę nawet. Ja mam taki problem, że jeszcze część naszych statków nie dopłynęło. Więc... Yikes. Okej. O, i akurat ten akwen wodny, który chcieliśmy, postanowili, że zabiorą. Okej, tutaj jest dosłownie jedna dywizja. A wiecie co? Ja wezmę tą całą armię i przeniosę ją dosłownie w to miejsce. Okej. I wy możecie pójść i spróbować, nie wiem, ich tam pokonać. Dzisiaj wam rozkaz przygotowuję. Czy to jest teren naszych wrogów, czy co to jest? To jest Niderland. Czego to nie są Niderlandy teraz? Nie wiem, jak to Niemców działa. Jak oni to myślą, że jak to działa. Ale my właśnie ich wypchnęliśmy, dobra. Tutaj mają problem ewidentny, Niemcy. Co mnie nie cieszy. Ale można było się zawsze spodziewać, że tak to wyjdzie. Nie wiem, czy w tym odcinku uda mi się zdesantować. No, szybkość już tego nie jest zbyt duża. My chyba nie możemy nic budować tutaj, u naszych sojuszników. Możemy trochę pobudować. No wiadomo, co będziemy budować. Więc w głównej mierze teraz możemy po prostu cisnąć dalej fabryki. To nie jest tak, że nie mamy miejsca, gdzie budować fabryki. Ale co tutaj musimy budować? CV. Okej. I chcemy myśliwce. Tutaj mamy multi-roll, że naval damy. Wygląda na to, że tylko zmieniłem, od tutaj jest. No i... Okej. A teraz to jest too expensive, okej. Ja się zdziwiam, to chodziło po prostu o koszty. Nic więcej. A jak to wygląda z... statkami. Statkami już jest o wiele lepiej. No dobra, w tym odcinku już nie zrobiłem, bo już wystarczająco dużo czasu spędziłem na tym. To ewidentnie. Dobra, więc to tyle z tego odcinka. Widzimy się w kolejnych. No to cześć!